Dobra, moi kochani, robimy 15-minutowy film, lecimy na żywca. Zobaczymy, ile uda się wyjąć przez 15 minut na łękawce. Sprawdzimy to. No, na efekty nie trzeba długo czekać, jak widzicie. Tu będziemy sobie gromadzili artefakty. 15 minut, jest godzina 9:26, zaczęliśmy. Dobra. No i sprawdzamy. I znowu strzał w dziesiątkę. Takie połowy to ja rozumiem, nie? Ale tutaj jest woda naprawdę z takim nasyceniem żelazem, że kurde, w głowie się nie mieści. Tak. Znowu, patrzcie. O, tutaj dużo żużlu jakiegoś. No wiadomo, było palone. Dobra. Drobnica idzie. O, i mamy już tutaj jakiegoś gościa. Chodź, orełku, nie ślizgaj się, tylko go wyrywaj. A, tu jest jakiś fest, bo orę nie chce. Idzie, o kurde, dobra. Idzie. Idzie. Rosół się zagotował. Ale tu jest kotlet. O kurde. Co to jest, kuchenka elektryczna? Czy wy rozumiecie, jaką ten magnes ma moc? To jest niesamowite. Jeszcze kluczyk wyjął. Kurczę. Ale to jest... O, jest kawał. Dobra, lecimy dalej. Bo ja zaraz je wywalę. Bo jak to mówią, czas nagli. Takie fanty, nie? I znowu mówią, że od przybytku głowa nie boli. Tylko ten, kto tak mówi, to niech mi to do auta zaniesie później. Wiadomo, nie? Żarty żartami. Fajnie jest, że takie rzeczy wychodzą, bo będzie tego zdecydowanie mniej, a więcej tutaj mniej, a więcej w hucie. Także koniec ukrywania się po rzekach. Trzeba teraz wrócić do obiegu. O, tutaj był siekany. Znowu zobaczymy, czy wyjdzie. Pomalutku. Jak Dario, Mario i Marcin uczyli. Nie śpiesz się. Tak jest. Delikatne ruchy. Na milimetry. Tak, żeby delikatnie fanta poderwać. A resztę, żeby zrobiła woda. Patrzcie. Stary zamek. Ze starych drzwi. O, tu jest widelec. Tu nie wiem, czy będzie to widać, ale tak, to jest widelec. Tak. No, ciężko się odrywa takie gwoździowiska, bo to wiecie, łapy można pokaleczyć. Dobra, lecimy dalej. O, i pyk. I pyk. Idziesz? Czy nie idziesz? Coś chyba idzie. No pewnie, że idzie. Było pyk, to musi iść. Taka śrubeczka. Malutka, chudziutka. Dobra. Potem sobie to jeszcze wszystko przepłuczemy. Z tych takich, wiecie, mułów. Tak. I jest chlas. I jest coś. No i film trwa, moi kochani, 4,5 minuty. A ja już mam tyle. To nie. To tak. To nie. I hoppa. No. Ciekawe, kiedy będzie na pusto. W końcu musi nastąpić ten moment,
że nic nie wyjdzie, ale to chyba jeszcze nie będzie ten rzut. No tu już czuję, że się obkleja. Już się obkleja. No chodź. No. No to ten pusty nie był. Znowu zawias. No, szkiełko. Szkiełko wyjeżdża. Huta szkła czeka. Dosyć bezproduktywnego leżenia. Tak jest. Pięknie. Cofnę się trochę. O, właśnie bym się skąpał w łękawce. A to wiecie, że niewskazane przy tych temperaturach. No. Pokaż. Uuu, pierwszy pusty. No. Miejscówka się wyczerpała, czy co? O, tu był siekany. Tu jest siekany. Tylko pytanie, czy orzeł go wyjmie. No. Na milimetry, delikatnie. Ale kurde, ale trzyma. No powiem wam, że tu nie jest już na milimetry, bo coś się orzeł zahaczył. Tu już jest walka. Ale o co on się tam tak zahaczył? Opuścił. No ciekawostka. Kurczę, ale nie do ruszenia to coś tam jest. Jakiś kamlot czy coś? Ale żeby aż tak. O. Co to takiego jest? No, czyżby strzał w dziesiątkę to był? Chyba nie. O, ale to był strzał w dziesiątkę. No, tu jest jakiś fast kotleciur. Milimetry. Nie, kurde, powiem wam, że tu trzeba wpaść ze szpadlem i z tyczunią, bo no, tu są takie artefakty. No zresztą się nie dziwię, jak tu leżą jakieś kuchenki i w ogóle to. Co tu się dziwić, nie? Tam rzucimy. A tam mi się zdawało, że coś... Nie, jednak chyba nie. Jednak chyba nie. Coś tam jedynie jakieś... A, jakaś blaszunia jest. Dobra. Tu sprawdzamy teraz. Ja oczywiście po nocnej zmianie, to nie muszę wam mówić, nie? Nie wiem czemu, ale po nocce ja zawsze mam najwięcej energii. Zanim pójdę spać, to jeszcze tą energię muszę wytracić i dopiero można iść spać. No i ten był pusty, jeden gwóźdź tylko. Chyba miejscówkę wyczyściłem z tych takich dostępnych dla orzeła fancików. O, drut kolczasty, dobrze. Uwaga na tężce. Nie mylić z tężniami. O. Czyżby? O kurde. No tu jest fant. Kurde, te glony mi przeszkadzają. O proszę. Jaką rureczkę zassał. Pyszną. I uchwyt z bali. No i dobrze. O, rurka. To nie pręt, to rurka. Dobra. Czyścimy. I rzucamy
patrzcie. I już tam coś wyniuchał. Chodź. Chodź, gościu. Tu pod tymi tatarakami niestety jest chyba dużo tego, także o, znowu kółdeczka. Tu jest kolor. Mosiąc zapewne. Także tak to widzicie wygląda. I nie chcę inaczej. Dobra. Sprawdzamy przy tych tatarakach. O, zobaczcie, już jest. Już jest, już czymś się obkleił. Tak, o. Tutaj też się kany. A tam tyczka będzie miała co robić. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Patrzcie. Tak. A ja głupi mówiłem, że miejscówka się wyczerpała. No chyba nie bardzo. No, zostało jeszcze 4 minutki, żeby było 15, żeby nasz challenge się skończył. Także zaraz jeszcze parę rzutów się uda zrobić i koniec. A tu jest. Tu jest temat dla tyczki. Zdecydowanie. Zobaczcie. O, takie coś. Uchwyt pewnie odrynny. Leci na kubkę. Dobrze. Gwóźdki, gwóźdeczki. I jeszcze raz. Ale pięknie sikorki śpiewają. O, tu jest jakiś schabowy. W najgorszym wypadku mielony. Ale w podwójnej panierce. O, patrzcie. No kurde. To już jest cała zostawa stołowa. Teraz jest łyżka, były dwa widelce. Co my tu jeszcze mamy? O, część dolnego popychacza z roweru. No. Takie fajne. A tu jest nóż. Proszę, był nóż. Dobrze. Gwoździowisko ściągamy i rzucamy. Jeszcze 2 minutki. Dosłownie. No chodź. No, a już orę ma ciężar na sobie. Już nie trzeba nic kombinować. Zobaczcie. Ja pierniczę. Znowu jakiś... jakieś coś. Blachy. I takie o. Kurde. No weź to ściągnij, nie? Tak, żeby sobie rękawic nie poprzebijać i dłoni przy okazji. Problem w tym, że ja mam tylko 2 wiadra, a to już jest na 3 wiadra. Piękny rzut. Lubię tak sobie linę nogą zatrzymać. Dobra, leci na środek teraz. O, tu coś jest. Coś jest i bardzo możliwe, że to wyjmę, jak mi te wodorosty pozwolą. No i dobra. I wiecie co? I zostało pół minuty filmu, dlatego zobaczcie. Dorzucę to na stertę. No, takie rzeczy. Spójrzcie, 15 minut połowów, nie? Z zegarkiem w ręku. Film bez cięć. Wybaczcie, że was tak zanudzam, ale... Chciałem wam tylko pokazać potencjał tego miejsca. Dobra. Nie wiem, jak to wszystko poskładam, ale teraz kończę ten film. Jedziemy. To jest po prostu
niebywałe. Jak ja mam to wszystko zmieścić? To jest po prostu niebywałe. Dobra, miejscówka wyczyszczona, powrzucamy i łowimy jeszcze przez chwilkę i spadamy do domu. Dorzucamy ten młot czy tam przecinak rozwalony i maszynkę do gotowania. 54 kg. No piękny wynik, nie? Trzymajcie się, papaty. Powiedzcie, że nie jest cudownie.